W serii, gdzie analizowaliśmy FNAF Security Breach, naprawdę przejrzeliśmy masę sekretów tej gry, całą jej fabułę, zakończenia i całą resztę, jednak nie przykuliśmy wystarczająco dużo uwagi jednemu z jej elementów, który w kontekście całości jest niezwykle mały i nieistotny, aczkolwiek chyba stanowi najciekawszą rzecz w całej produkcji. Moi drodzy, przed wami Blob, czyli animatron, którego zobaczycie dosłownie na 5 minut w całej grze, ale wydaje się być najbardziej interesującym jegomościem ze wszystkich tutaj się znajdujących. Zatem cześć, ja jestem Mondar, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmie, w którym dosłownie na chwilkę powrócimy sobie do starego, dobrego FNAF Security Breach w celu przeanalizowania sobie postaci Bloba, czyli tego konkretnego, na którego temat nie wiemy praktycznie nic. Nim zaczniemy, strzel koniecznie kciuka w górę pod filmem, aby mógł się gdzieś tam dalej fajnie pozycjonować, a także zostaw suba na kanale, jak jesteś tutaj nowy, bo chcemy dobić tych 150 tysięcy widzów do końca tego roku szkolnego. Ponadto wpadaj na mojego Instagrama, wszystkie linki masz w opisie. Tymczasem, jeżeli nie muszę przedłużać, bardzo proszę, rozsiądźcie się wygodnie, albowiem dziś odpowiem sobie na pytanie, kim tak naprawdę jest Blob. Bloba po raz pierwszy i zresztą ostatni zobaczyć możemy dopiero pod sam koniec gry, a dokładniej w zakończeniu z Aftonem, kiedy już w pełni ulepszymy Freddy'ego i zejdziemy z nim do podziemi Pizza Plexu, do Freddy Fazbear's Pizza Place, czyli pizzerii FNAF 6, z FPS-a. Poza tego miejsca znajdziemy zniszczoną przez pożar starą placówkę, a także jeżeli troszeczkę bardziej się rozejrzymy, zobaczymy to, czyli jakby dziwną zbitkę kabli i drutów zakończoną głową Funtime Freddy'ego. Jak się okazuje, w rzeczywistości nie są to jakieś tam pozostałości po pizzerii, czy nie wiem, jakiś stary eksponat, a faktyczny, żyjący i niezwykle agresywny organizm. O czym przekonasz się, gdy wyjdziesz z Glamrock Freddy'ego i podejdziesz tam jako sam Gregory. Blob, bo o tej postaci mowa, z miejsca zaatakuje cię. Ale może wybierzmy ten co bardziej pozytywny scenariusz. Zatem idąc dalej, niedługo miejsce ma niezwykle słaba i mizerna walka z Aftonem, w której także Blob się udziela za pomocą swoich gigantycznych macek zwisających z sufitu, a pod sam koniec gry, kiedy Afton w teorii się wydostaje, ten zabiera go ze sobą, żeby raz na zawsze się z nim rozprawić. Ale dlaczego? Po co? I kim w ogóle ten typ jest? No cóż, pora by się przekonać. Zatem zacznijmy od analizy jego wyglądu zewnętrznego. Jak wspomniałem, wydaje się być po prostu zbitką kabli, jakichś drutów, totalnie bezkształtną, ale żyjącą masą. Jak widzimy, pod sam koniec gry jest w stanie się poruszać, a także zamieniać te wszystkie kable w macki. I to naprawdę długie macki. Ba, sama jego głowa jest taką jakby macką, chociaż może bardziej ujmijmy to jako długą szyję. Ba, dosłownie Blob tłumaczy się jako Kleks, czy coś koło tego, więc tutaj macie prawdziwego pana Kleksa. Mówiąc już o głowie Bloba, przez którą wszyscy kojarzą go albo z Funtime Freddy'm, albo z Molten Freddy'm, chociaż mi z całą pewnością jego głowa bardziej przypomina tą należącą do Funtime Freddy'ego właśnie. Mimo faktu, iż ciało oraz postura Molten Freddy'ego jest niezwykle porównywalna do postury Bloba, mając na uwadze, że ten drugi jest o wiele większy. Warto mieć również na uwadze, iż w Bloba wchodzą także inne animatrony, a raczej ich części. Między innymi głowa Circus Baby, nie chodzi mi tutaj o Baby z FFPS-a, tylko o Baby Sister Location. Jak gdyby kolejna nieścisłość, ale być może za chwilę to wyjaśnimy. Głowa marionetki, i tutaj znalazł się pewien bardzo istotny szczegół, bowiem marionetka nie ma łez na twarzy, co miała w każdej z poprzednich części. Znalazłem teorię sugerującą, iż oznacza to tylko tyle, iż Charlotte, która znajdowała się w marionetce, tak naprawdę opuściła ją, a brak łez oznacza tylko tyle, że Charlotte jest już bezpieczna gdzieś w niebie czy coś i nie jest już tutaj obecna. Górna część ciała Chiki z pierwszego FNAF-a, czy głowa Bonniego, również z pierwszego FNAF-a. I przynajmniej moim zdaniem absolutnie nie jest to Glamrock Bonnie. Chociaż gdyby tak troszeczkę pogłówkować, stworzyć jakąś teorię, to może nawet miałoby sens, że Glamrock Bonnie został zaciupany i wsadzony tutaj. Nie wiem. Ponadto jest tu też obecna głowa Mangle, która chyba wygląda najbardziej przerażająco w całym Blobie, jak mi się wydaje. Teraz pozostaje tylko jedno pytanie. Zatem czym ta dosłownie kupa gówna jest? Jedyny problem w tym miejscu jest taki, że nie wiemy na jego temat praktycznie nic. Dosłownie gość od tak pojawia się w grze, mimo faktu, iż nigdzie wcześniej poza pierwszym odcinkiem Freddy's and Friends on Tour nie było żadnej wzmianki na jego temat. Zatem ja przybliżę wam kilka teorii, a na samym końcu pokażę wam tą moim zdaniem najbardziej prawdopodobną, która też nie do końca trzyma się kupy, wszelkie teorie dość mocno wzajemnie się wykluczają, jednak myślę, że może nawet wyjść z tego jakiś tam logiczny ciąg wydarzeń czy coś. Zatem zacznijmy od pierwszej teorii, która wydaje się być najprostsza i od razu chyba mogę ją obalić, bo nie ma zbyt wiele sensu. Blob to zupełnie nowa postać, która nigdy wcześniej we FNAF-ie się nie pojawiła,
i istnieje dopiero tu, teraz. Tak jak mówiłem, to będzie proste i przewidywalne. Zatem nie poświęcajmy tej teorii zbyt wiele uwagi, bo w mojej opinii przynajmniej nie jest jakaś bardzo istotna, ważna czy prawdopodobna. Druga teoria bezpośrednio łączy się z Molten Freddym i zakłada, iż to właśnie on kontroluje Bloba ze względu na czerwone oczy, które ma Funtime Freddy tutaj właśnie. Wiecie, możliwe, że on zmienił maskę po prostu. No to pomijając tę teorię, wszystko składa się na to, że to właśnie z Molten Freddy'ego powstał Blob, patrząc na jego sylwetkę i ciało. Jednakże tylko on mógłby go kontrolować? Wydaje mi się, że nie. Argument: pozostałe animatory znajdujące się w Blobie, których oczy także świecą się na czerwono, oczywiście poza marionetką i Baby. Przytoczę jeszcze dodatkową teorię, o której ździebko wspomniał Dałko w swoim filmie na temat Bloba, mówiąc o istniejącej w uniwersum Fazbear Fright agonii. I od razu muszę zasygnalizować, że wszystko co powiem będzie pochodzić z wiki, bo nie czytałem żadnej pozycji z Fazbear Fright, więc nie miejcie mi tego za złe. Wiki bowiem mówi, iż agonia w świecie Fazbear Fright to coś w rodzaju negatywnej emocji, która odgrywa tutaj bardzo ważną rolę. Została opracowana przez niejakiego Phineasa Taggarta, który zbierał przedmioty znajdujące się w pobliżu miejsc tragedii, takie jak narzędzia tortur czy przedmioty znajdujące się w pobliżu miejsc morderstw. To właśnie one zawierały agonię, która później była w stanie kogoś opętać, nawet jeżeli nie był opętany przez ducha czy coś. Między innymi Afton w tym świecie chciał zostać opętany przez agonię, ale pokrzyżowano mu plany. Ponadto Wiki mówi, że jeżeli coś jest opętane przez agonię, jest zazwyczaj przedstawione jako lepka ciecz, bądź pokryte lepką cieczą. Jak ma się do tego Blob? Możliwe, że nawet ma to jakiś sens, że w Blobie tak naprawdę nie znajdują się jakiekolwiek dusze, a sama agonia. Wiecie, Blob składa się z części animatronów, których być może, tutaj w cudzysłowie, bo za chwilę powiem inną teorię, która troszeczkę to zmiecie z planszy, znajdowały się dusze ofiar Aftona, być może właśnie z tego wytworzyła się agonia, która stworzyła właśnie tę niezwykle agresywną kreaturę, która rosła sobie pod pizzapleksem i stawała się coraz bardziej wkurwiona. Co interesujące, Remnant był tutaj pozytywnym odpowiednikiem agonii, więc może nawet łączy się to jeszcze bardziej. I teraz przedstawię wam ostatnią teorię, której ja zazwyczaj się trzymałem. Aczkolwiek teraz po szerszej analizie sytuacji, no kurde, nie wiem, to jest naprawdę pokręcone. Twierdzi ona, iż Blob nie ma jednej pojedynczej jednostki, która by nim kierowała, przykładowo Funtime Freddy czy tam Molten Freddy. Mówi ona, iż w Blobie zamknięte jest kilka dusz. Wszystkie toczą walkę o kontrolę nad nim, natomiast wszystkim przyświeca dokładnie ten sam cel: zabić Aftona. Stąd jest on tak bardzo agresywny i to właśnie stąd także wzięły się te czerwone oczy na części animatronów. Jednak tutaj nasuwa się pytanie, skąd przykładowo wziął się Bonnie, skąd wzięła się Chica, Mangle i tak dalej. Cóż, to jest dość proste i musimy cofnąć się do FNAF'a Help Wanted, żeby się o tym dowiedzieć. Jak wiecie, w tamtej części znajdowało się kilka kaset, które musieliśmy zebrać i mówiły one całkiem sporo na temat lore gry, na temat pozostałych beta testerów, trochę o Aftonie, który tutaj rozpoczął swój kolejny reborn. I tak, typie, przestań. Wiecie, no, typowe znajdźki, które opisują świat gry. Jedna z nich mówi na temat zaginionych części animatronów, które później miały zostać zaimplementowane do gry, jednak ktoś je zwinął i w szafkach już ich nie ma. The drawers have been emptied out. Someone was here. I don't think it was spring cleaning either. No. There was plastic on the floor. Someone was definitely here during the night. Jak wiecie, FNAF Help Wanted był utworzony za pomocą części animatronów z dawnych pizzerii, żeby szybciej wszystko zostało odtworzone, no i zarazem odtworzyli przy okazji mordercę dzieci, który później się zrekreował, ale ki. Uważam, że to Veni podpieprzyła te części w celu odbudowania Aftona. Jednak jak wiecie, dla chcącego nic trudnego, a części następnie podpieprzył Blob, żeby samemu urosnąć do gigantycznych rozmiarów. Być może w co niektórych częściach znajdował się jeszcze Remnant, w wyniku czego jakieś tam elementy dusz znalazły się w Blobie, w wyniku czego ten stał się tak agresywny i być może nawet więcej dusz jest z nim zaklętych. Nie wiem, ja naprawdę nie wiem. To jest dziwne jakieś. To były cztery teorie, które wydawały mi się być najbardziej prawdopodobne ze wszystkich, no może poza tą pierwszą. Wy koniecznie napiszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. Jakie jest wasze zdanie na ten temat, także kim według was jest Blob? Być może sami macie jakieś ciekawe teorie, to podeślijcie je w komentarzach, a ja z chęcią je poczytam. Tymczasem, moi drodzy, będę się już powoli żegnać. Mam nadzieję, że film wam się spodobał. Jak tak, zostawcie pod nim kciuka w górę, a także suba na kanale, jak jesteście tutaj nowi, bo chciałbym dobić 150 tysięcy widzów do końca tego roku szkolnego. Wpadajcie na mojego Instagramka i całą resztę, wszystkie linki macie w opisie. A my słyszymy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się cieplutko, miłego dzionka wam wszystkim, mówi Dozmondar. Trzymajcie się, a wpijcie jeszcze na chatę w lesie. Cześć.